W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj trasa pielgrzymki przebiega z Wierzbicy Górnej do Kluczborga. Modlimy się za grupy pielgrzymkowe 2, 3 i 22 oraz ich przewodników. Tematem pielgrzymki jest przekaźcie sobie znak pokoju. Podczas liturgii eucharystycznej kapłan wypowiada słowa: prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Świat tęskni za pokojem i zbawieniem. Pokój to zgoda, jedność, miłość, harmonia na całym świecie, w naszej rodzinie, w naszym gronie, w domach, rodzinach, szkołach, w pracy. Utrzymanie prawdziwego pokoju przekracza nasze możliwości. To Boży dar, stąd ta prośba do Ojca. Prosimy o ten dar i Bóg nam go udziela. A co z nim robimy w ciągu dnia? Czy przekazujemy go innym? Czy jesteśmy ludźmi pokoju? Jeżeli nie korzystamy z tego daru, to może nie prośmy, bo kiedyś z niego trzeba będzie zdać sprawę. Prosimy o zbawienie całego świata i nasze. Prosimy, by wszyscy ludzie osiągnęli szczęście. Z jakim przekonaniem prosimy? Czy pamiętamy, że przy ołtarzu w czasie mszy świętej losy pokoju na świecie i losy zbawienia wiążą się w naszych rękach? Stoimy przed Ojcem, od którego wszystko zależy. Jaka jest nasza prośba? Czy wkładamy w nią wszystko, aby u Ojca uprosić pokój i zbawienie? Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Często myślimy tylko o swojej relacji do Boga, a rzadko o swojej relacji do innych ludzi i wówczas zamykamy się w egoizmie. Nawet w życiu religijnym istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia się w swoim własnym świecie. Tymczasem Bogu ciągle chodzi o to, by stworzyć z nas wspólnotę, aby nas połączyć ze sobą. On pragnie mieć własną wielką rodzinę. Grzech spowodował rozbicie. Grzech zamyka człowieka w ciasnej celi jego egoizmu. Jeśli jest nastawiony tylko na siebie, wówczas tak jak kawałek metalu zaczyna się pokrywać rdzą i ta rdza uniemożliwia jakiekolwiek połączenie go z innymi. Jeżeli chcemy złączyć dwa kawałki metalu, to musimy doskonale oczyścić jeden i drugi. Jeżeli znów między nie ciśnie się rdza, odpadną. Człowiek ma tendencję do zamykania się w sobie. Wprowadza gdzieś w głębi serca tęsknotę do tego, byśmy nie byli sami. Pragniemy zjednoczenia, ale najczęściej mamy pretensje do innych, że nie chcą się z nami zjednoczyć, aby nikt z nas nie zamknął się w samotności. Znak pokoju obecny w liturgii od samego początku przygotowuje na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Do stołu Pańskiego przychodzimy nie jako zbiór przypadkowych osób, ale jako Kościół. Znak pokoju nie tylko wyraża jedność zgromadzonych, ale tę jedność także stwarza. Musimy pamiętać, że w liturgii każdy znak nabiera wymiaru sakramentalnego, to znaczy ma moc stwarzania rzeczywistości, którą oznacza. Dotyczy to także znaku pokoju. To bardzo ciepły i ludzki moment liturgii. Liturgia przewiduje serdeczne zwrócenie się ku sobie. W wielu kościołach ludzie ściskają sobie dłonie. W tej atmosferze będzie do nas mógł przyjść Pan chrześcijanin karmiący się Chrystusem nie może i nie być człowiekiem pokoju i jedności. Chrystusa do tego nas chce, Eucharystia do tego nas chce wychować, byśmy zawsze szukali tego, co nas łączy, a nie co dzieli, byśmy zabiegali o prawdziwą jedność nawet wśród przeciwności i konfliktów, byśmy wprowadzali pokój. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać, chcesz jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i minie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków płynie. Zawitaj, Pani świata, niebieska królowo, witaj, Panno nas Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, Pani na pomoc świata, spiesz się zbaw na złości. Ciebie monarcha wieczny, od wieku swojemu, na matkę obraz złotą, jednorodzonemu, przez które ziemi oto i nieba ogniste, i powietrze, i wody, tworzy przeźroczyste. Ciebie oblubienice, przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w sobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali, wiecznego błogosławieństwa zapłatę z nieba otrzymać mogli, to niechaj da ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu i w bóstwie, Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nigdzie, niech Bóg Twój jedyny na wiek wieków płynie. Zawitaj, Panno mądra, do mnie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony, od wszelakiej zarazy świata ochroniona, wiecznie zarazione, ma mi dobro, gdyż ma sam ją stworzył w Duchu Świętym. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze
wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze. Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona, tęczą wszechmocną ręką, piękny fal złożona. Tyś brak Mojżeszu boski, ogniem gorejąca, tyś gruszka aronowa, śliczny kwiat rodząca, bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, tyś niezwyciężonego, plac miodu Samsona, przystało aby cię tak dla mnie od winy pierworodnej zachował i z mamy Ewiny, który ciebie za matkę opierając sobie chciałby przy barach rzeku nie powstała w sobie. Ja mieszkam na wysokościach. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam. Jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków płynie. Witaj świątynio Boga, Trójcy jedynego, tyś raj aniołów chwała, ty tu Panieńskiego, pociecho utrapiony. Jak lilia między cierniem, Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i minie, niech Bóg jedyny na wieku płynie. Witaj miasto ucie.
Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół. Niego przewiecznemu i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nynie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków płynie. Witaj światło od Gabaon, co zwycięstwo dało w Ciebie słowo przedwieczne, ciało Cię przybrało, aby człowiek spadł, powstał Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego Przedwiecznemu, i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nynie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków płynie. Witaj, Matko Szlachetna, Panieńkiej czystości, gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości, niepokalana czysta, niżli aniołowie, po prawej stronie króla, stoisz złoto w głowie, o rodzicielko łaski, nadzieją grzeszący, o jasna gwiazdo morska, o porcie tonący, bramo rajska niemocny, zdrowie w tej obronie,
Niech Boga oglądamy w górnym Syjonie. Jak olej wylany, o Maryjo, imię Twoje. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Panie Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali, wiecznego błogosławieństwa zapłatę z nieba otrzymać mogli. Co niechaj da ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie, prosząc, byś na nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. Toć to rusza, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała. Poczęć Twoim, Panno, niepokalana była. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez stawiennictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie pozwolił, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. I Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Dzisiaj w Kościele przeżywamy święto Przemienienia Pańskiego. Przemienienie Pańskie odbyło się z tego względu, aby uczniowie nie zwątpili. Aby uczniowie nie zwątpili w momencie, kiedy Jezus miał przeżywać swoją mękę, swoje katusze. Mogła być taka w nich pokusa, gdy zobaczą umęczonego Chrystusa, się zastanowi, czy On naprawdę jest Bogiem, Synem Bożym, jak mówi. A poprzez właśnie przemienienie na górze pokazuje im i potwierdza słowami, że to jest Syn Człowieczy. Chcielibyśmy zauważyć również to podczas Eucharystii i zobaczyć to przemienienie, które dzieje się na ołtarzu.
jak chleb zamienia się w ciało, jak wino zamienia się w krew. Podczas tej mszy świętej pragnę wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi, jak również modlić się za wszystkich tych, którzy modlą się w pierwsze soboty miesiąca. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, aby z czystym sercem przystąpić do Najświętszej Ofiary. Panie Jezu, który przyjąłeś ludzkie ciało, aby je uświęcić, zmiłuj się nad nami. Chryste, który na górze Tabor potwierdziłeś swoją naukę o Królestwie Niebieskim wobec uczniów, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który na ołtarzach świata okazujesz swoje ciało i krew, aby uświęcić Kościół, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Jeszcze nie. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Bożym, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest świętym, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym, Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego.
Powierzono mu panowanie, chwałę, władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Pan króluje, wesel się ziemio. Radujcie się, liczne wyspy. Obłoki, ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Alleluja, alleluja, alleluja. Jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić. W Jeruzalem tymczasem Piotr i towarzysze z tym byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówić. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. Oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie.
do Boga Ojca, który na górze Tabor wzywa nas do słuchania Jezusa Chrystusa. Skierujmy nasze wspólne prośby. Módlmy się za wspólnoty Kościoła, aby pierwszym pragnieniem dla wszystkich, którzy go budują, była pokorna służba Bogu i bliźniemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za czcicieli Matki Bożej, aby ich modlitwy wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi przyczyniły się do nawrócenia zatwardziałych grzeszników. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody, którym przywódcy narzucają swoją dyktaturę, aby nigdy nie utracili nadziei na przezwyciężanie takich systemów politycznych. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby, które ustanawiają prawa na szczeblu międzynarodowym, aby kierowały się dobrem każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczestników parafialnych kręgów biblijnych, aby poprzez pochylanie się nad Słowem Bożym byli zwiastunami dobrej nowiny w gronie przyjaciół i rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych parafian, aby razem z Mojżeszem i Eliaszem mogli oddawać wieczną chwałę Bogu Ojcu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wydarzenie na górze Tabor motywowało nas do budowania swojego życia na Bożym prawie i proroctwie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, na górze Tabor każdemu z nas ukazałeś cel, do którego mamy zmierzać w naszej codzienności. Niech wysłuchanie naszych modlitw jeszcze bardziej umocni nas w pragnieniu świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Z rąk kapłańskich. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości, przez Chrystusa, Pana naszego. Achan z wahami. Górem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Amen.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało podobne do naszego zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca u uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebostąpienie, rozczekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą
sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, i opuść tam nasze winy, jako i my odpuszczam naszym winowajcom. Nie udał na pokuszenie, ale na wodę złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który głania, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. O, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieków. Przypomnienie dla pielgrzymów duchowych i sympatyków pielgrzymki. Jutro jest niedziela, więc msza święta jest poranna, jest o godzinie 7. Tak więc zapraszamy na godzinki o godzinie 6:30, a po mszy świętej różaniec. Na zakończenie tej Eucharystii niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pochylmy głowy przed naszym Panem ukrytym w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Niech wszystkie serca otworzą się na obecność Boga. Powtarzajmy słowa modlitwy anioła z Fatimy. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześci oddaję i ofiaruję Tobie przenajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata.
jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi jego najświętszego serca i przez przyczynę niepokalanego serca Marii proszę Cię łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Boże, przyjmij naszą cześć składaną Jezusowi Chrystusowi, obecnemu na tym ołtarzu i we wszystkich kościołach świata. Ofiarujemy Ci zasługi Jego serca i za przyczyną niepokalanego serca Marii błagamy. Ulituj się nad nami grzesznymi i nad wszystkimi biednymi grzesznikami. Daj, byśmy posłusznie natchnieniom Twojej łaski zwyciężali wszelkie pokusy szatana i mężnie szli wskazaną przez Zbawiciela drogę do Królestwa Niebieskiego. Uczyń nas swymi apostołami, abyśmy pomagali innym w drodze do Ciebie. Niech cała ziemia głosi Twoją chwałę i śpiewa hymn na cześć niepokalanej Matki Twojego Syna. Niech nasza modlitwa i całe nasze życie będzie wynagradzaniem za zniewagi, jakie doznaje jej niepokalane serce. Zgodnie z prośbą Twojego Syna chcemy dziś wynagradzać Maryi za obelgi, przez które usiłuje się otwarcie wpoić swoim w serca dzieci obojętność, wzgardę, nawet nienawiść do Matki Jezusa. Najczystsze serce Jezusa, powierzam się Tobie całkowicie. Amen. Matko Najświętsza, ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagradzania za obelgi, przez które usiłuje się otwarcie wpoić serca dzieciom obojętność, zgardę, a nawet nienawiść do Ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec Święty ofiarujemy jako wynagrodzenie, a także łączymy się duchowo z pielgrzymami. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontym Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Sam przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O zdrowie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała ukazać nam Twoje niepokalane serce oplecione cierniami. Święta Maryjo, Matko. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała prosić nas o wynagrodzenie za obelgi przeciwko Twemu niepokalanemu sercu, Matko. Święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała wskazać na grzechy, przez które usiłuje się otwarcie wpoić w serca dzieci obojętność, zgardę, a nawet nienawiść do Ciebie, Matko i Jezusa. Święta Maryjo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Maryja przyjmuje zadanie, które zostaje jej powierzone przez Pana Boga. Urodzi Syna Bożego i obejmie Go swoją troską, miłością. A Bóg za jej wierność uczyni jej wielkie rzeczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Warto zwrócić uwagę, że spotkanie Maryi i Elżbiety ma jeszcze jeden wymiar. Obydwie zostały w sposób szczególny wyróżnione przez Pana Boga i chyba nikt lepiej nie zrozumiałby tego Bożego wybrania niż one same. Stąd też
Ich spotkanie miało bardzo radosny charakter i pozwolił na umocnienie w oczekiwaniu na narodziny Jana Chrzciciela i Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Przyjście na świat Syna Bożego sprawiło wielką radość w sercu Maryi i Józefa. Aniołowie śpiewają: chwała na wysokości Bogu. Pasterze oddają pokłon małemu Jezusowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Thank you.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, czwarta tajemnica, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef wypełniają prawo i zanoszą Jezusa do świątyni. Składają należną ofiarę, na swojej drodze spotykają starca Symona, który na widok Jezusa wyraża radość i wskazuje, że Jezus będzie nie tylko Zbawicielem dla Izraela, lecz dla jego całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Zbawcy do swego Pana. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz. Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa. Poszukiwania bywają trudne, lecz gdy się już odnajdzie to, czego się szukało, nie pozostaje nic innego, jak się radować. Józef i Maryja byli w wielkim kłopocie. Z jednej strony odnaleźli Jezusa, ale słowa proroków miały się wypełnić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Matko Najświętsza Niepokalana Maryjo, z radością przyjmujemy Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. Pierwsze soboty otwierasz swe niepokalane serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością. Ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec. Wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników, daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego małego serca, by powstało się coraz milsze, Tobie bliższe, podobniejsze do Twego niepokalanego serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi swoje. Jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi, będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie. Amen. Blask Góry Tabor. Czwarta tajemnica światła jest streszczeniem całej istoty naszej różańcowej modlitwy. To chwila kontemplacji oblicza Chrystusa, Syna Bożego i Odkupiciela. To moment spotkania z Bogiem, który przychodzi do nas z orędziem miłości.
to wielka okazja uczenia się od Maryi kontemplacji, której celem jest ukształtowanie nas według serca Chrystusa. Ewangeliczną sceną przypomnienia Chrystusa, której trzej apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, zdają się jakby porwanej pięknem Odkupiciela, można przyjąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji, nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II. Oznacza to, że za pośrednictwem tej tajemnicy otrzymujemy zaproszenie do przekroczenia progu mistyki i poznania smaku oglądania Boga. Od Matki Bożej możemy uczyć się takiego upatrywania się w oblicze Zbawiciela, byśmy zostali porwani przez Jego boską moc i miłość oraz zapragnęli już zawsze być z Nim. W chwilach radości, w chwilach codziennego trudu, w chwilach cierpienia, a kiedyś w wiecznej chwale. A wówczas możemy wraz z Maryją przenieść się w duchu na miejsce przemienienia Zbawiciela. Ta obecność na Górze Tabor daje nam niezwykłą okazję do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa. Blask, jaki bije z postaci przemienionego Zbawiciela, przewyższa wszelką wiedzę. Oglądamy w nim tajemnicę Słowa Wcielonego, w którym mieszka cała pełnia bóstwo na sposób ciała. Nie dziwi nas więc pragnienie apostołów, by pozostać tam na zawsze, by tam zamieszkać. Takie doświadczenia, a mieli je i mistycy, i święci, są przedsmakiem nieba, są spełnieniem najgłębszych marzeń ludzkiego serca o nieskończonym i wiecznym szczęściu. Ale trzeba zejść ze szczytu i znów wyruszyć w drogę, by naprawdę dotrzeć tam, gdzie spełniają się nasze sny o wieczności. Po co więc ten przystanek w drodze? Aby blask światła bijącej z tej prawdy oświetlił nasze ścieżki, które prowadzą przez inną górę, Golgotę, górę krzyża. Poznajemy prawdę o sobie samych. Różaniec uczył Jan Paweł II, pomaga otworzyć się nam na światło. Rozważając tajemnicę przemienienia na Górze Tabor, dodawał Ojciec Święty, stajemy przed obrazem człowieka prawdziwego. Cóż to znaczy? Oto Jezus, ukazujący swoją przemienioną ludzką naturę, staje się dla nas zwierciadłem, w którym możemy dostrzec własne przeznaczenie do chwały. Kontemplując przemienionego Chrystusa, widzimy cel, do którego każdy z nas jest wezwany. Jeśli pozwolimy się uzdrowić i przemienić przez Ducha Świętego, w tym świetle z perspektywy Góry Tabor, możemy inaczej spojrzeć na nasze liczne problemy, lęki, trudy i projekty. Uczyńmy to teraz podczas rozważania tej tajemnicy. Niech Matka Najświętsza wyprosi nam łaskę poznania prawdy o nas samych i pomoże nam zmienić wszystko to, co sprzeciwia się naszemu powołaniu. O niepokalane, godne wielkiej czci serce Maryi, przyjmij łaskawie ten nasz hołd, przyjmij go w połączeniu z wszelką chwałą, jaką Ci kiedykolwiek oddawano w niebie i na ziemi. Wejrzyj miłosiernym wzrokiem na tych, którzy w swej nieświadomości lub złości Cię znieważają. Wybłagaj im Boga przebaczenie. Okaż się wobec nich i wobec nas Matką Miłosierdzia. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.